Godnie ojcowie, chciałem w imieniu starszyzny Sokolstwa Polskiego podziękować wam za te słowa, nie tylko ważne, ale niezwykle mądre, które dzisiaj w homilii mogliśmy posłyszeć. Przybyliśmy tutaj z różnych stron Polski po to, aby przypomnieć, że na ziemi pilzneńskiej 120 lat temu w samym Pilźnie powstało patriotyczne towarzystwo. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Ono przygotowywało naród polski, społeczność, najlepsze córki i synów, bo również i druhny w Sokole były, do podjęcia walki narodowo-wyzwoleńczej. Dbało zgodnie ze starą maksymą rzymską mens sana in corpore sano, w zdrowym ciele zdrowy duch. Dbało o to, aby w Sokolniach były biblioteki, teatry i tak jak na przykład w Sokole Krakowskim po raz pierwszy odśpiewano Rotę Marii Konopnickiej, która stała się pieśnią i hymnem w czasach niewoli. Dzisiaj, w tym roku, 2014, przypada setna rocznica wybuchu wojny, I wojny światowej, okrutnej wojny. Wojna ta przyniosła Polsce wolność, niepodległość po 123 latach niewoli. Z tej ziemi pilzneńskiej pomaszerowali pod sztandarami Sokoła, przygotowani do i zdyscyplinowani mieszkańcy Pilzna i okolic po to, żeby łącząc się z legionami pomaszerować w bój, aby Polska była wolna. Dzisiaj chciałbym na pamiątkę tego wydarzenia, ku pamięci i dla przykładu młodzieży przede wszystkim, że wasi pradziadowie byli gotowi oddać swoje życie i wielu z nich oddało to życie. Dzisiaj Sokolstwo Polskie dekoruje sztandar Sokoła Pilzieńskiego najwyższym odznaczeniem Sokoła Polskiego na świecie. Jest to tak zwana Legia Honorowa. Złoty Krzyż Legii Honorowej. Od dziś ten krzyż będzie przypominał pamięć tych ludzi, którzy nie tylko w pierwszej, ale i później w każdej walce walczyli o to, co na sztandarach jest najpiękniejsze. Na sztandarach sokolich wypisane. Bóg, honor i ojczyzna. Jeszcze raz dziękuję Ojcze Wielebny za to, że mogliśmy w obecności tutaj mieszkańców, a chciałbym również i podziękować wszystkim delegacjom Sokoli, które przyjechały, tak jak powiedziałem, czasami z odległych stron i również chciały uświetnić swoją obecnością tą okoliczność, tą pamięć dla tych ludzi, którzy z tej ziemi pilzneńskiej wyszli. Ten bój dla niektórych był to bój ostatni. Dziękuję i Bóg zapłać. Bóg zapłać.